27 stycznia. Czytamy słowa z psalmu i z listu do Hebrajczyków. Łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów, ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza Jego. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Myślałem, że powiem coś o Bogu łaski. Ale wczoraj przez wiele godzin rozmawiałem z jednym z ludzi z Ukrainy. To straszne, co może się w każdej chwili wydarzyć tak niedaleko nas. Rozmawialiśmy o historii, przeszłości, przyszłości, o nadziejach, ale też o Bogu, Kościele. Dzisiaj, kiedy myślę o łasce Pana, to chciałbym, aby otoczyła bardzo mocno ta Boża łaska tych wszystkich, których serca są pełne nienawiści. Łaska Pana, aby otoczyła tych, którzy pchają zwyczajnych ludzi do wojny. Bo Pan od wieków dla wieków na wieki jest dla tych, którzy się Go boją. A w imię bojaźni Bożej nigdy nie powinniśmy walczyć. Bo Bóg w Jezusie Chrystusie, tym, który jest wczoraj i dziś, ten sam i na wieki, przekazał nam przykazanie miłości. Niechaj miłość stanie się tym, co rozleje się w sercach tak wielu tam, na rosyjsko-ukraińskiej granicy. Aby zrozumieli, że nie wojna, a pokój i dobro to coś najważniejszego, co mamy. Łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza Jego. A przecież Jezus Chrystus powiedział: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. I to jest to przymierze, które mamy z Nim. I jako chrześcijanie w tym przymierzu mamy wzrastać, wychowywać się i żyć. Myślmy w naszych codziennych modlitwach o tym skrawku planety Ziemi, w którym zebrało się tyle wojsk, broni, zupełnie nie wiadomo po co. Powierzajmy tych ludzi i aby ich ścieżki i drogi nienawiści prostował Bóg. Módlmy się. Wszechmogący Panie i Boże, a Ty zechciej w łasce swojej spojrzeć na tą ukraińsko-rosyjską granicę. Wlej w serca tych wszystkich ludzi, którzy są tam, jak najwięcej pokoju i miłości. Aby właśnie
w szacunku dla siebie nawzajem odnaleźli sens budowania historii i przyszłości, aby nie w wojnie i nie w zabijaniu, ale w opiece i miłości do drugiego człowieka odnajdywali sens naszego codziennego powołania. W Twoje ręce powierzam Ukrainę, ale i Rosję. Niechaj kroczą te kraje drogą pokoju. Amen.